wcześniej, bo następne jadą. Bonjour! Guten Tag! Jak się mówi to wspaniały niemiecki samochód po francusku? Ça c'est une voiture allemande incroyable, o Audi. Hein? C'est bon ça, no? Nie wiem, nie jeździliśmy. Jesteś jak James Bond. Kubuś Puchatek. Jest Chloe. Okej, okay. Zadaliście nam kilkadziesiąt pytań znowu o C4. Okej, okay, niektóre się powtarzały i w związku z tym to, co nie zmieściło się w teście Marka, bo ja znowu nie nagrywałam testu, bo znowu byśmy powiedzieli to samo. To, co się nie zmieściło... Byśmy powiedzieli jagód, gut. Skąd ja ci jagód wezmę o tej porze roku? Zanim odpowiemy na te wszystkie pytania, tylko ta kamera. Na pewno wielu z Was zauważyło, że ta kamera jest tu i wielu z Was zna fizykę, na pewno. W związku z tym podczas wypadku ta kamera przeleci przez szybę z prędkością i masą nie wiadomo jaką. Bardzo przepraszamy, ale robimy to dla Was, żebyście widzieli, co się dzieje tu w kokpicie, kiedy do Was mówimy. Wracaj ale do pytań. Przede wszystkim, czy widzicie ten po prostu shittiest of rigs? Hashtag shitty rigs. Tak. Polecam na Instagramie. Bardzo inspirujące. Ok, zaczynamy od wyglądu. Matrom Bike na Instagramie pyta, kto tak zwalił ten przeszczep z Civica? Wiesz co, Civic nie był pierwszym samochodem, o którym pomyślałam, jak to zobaczyłam. Raczej myślałam o poprzednim C4, w sensie tym, które występowało jako Berlina i hatch krótki. I hatch krótki. Tak, i to jest coś pomiędzy. Tak, a tamte były przepiękne, to znaczy do tej pory uważam, że to były piękne samochody. A teraz opowiem Ci jedną rzecz a propos Civica. No. Rozmawiałem niedawno z PR-ówką Hondy, która tam rozmawiała ze mną na temat nowej HRV-ki, jak mi się podoba i że spokojnie, będzie w Polsce dopiero w 2022 roku albo pod koniec 2021, więc jeszcze się nie umówiłem na test, ale powiedziałem, żeby mnie zapisała od razu. No ale to już teraz będą pytać, a kiedy można się spodziewać testu? W każdym razie ona właśnie mówiła, że wiele z projektów Hondy musi jak gdyby osiąść, kurz po donośnym what the fuck musi opaść. I tak było z Civiciem 8, 9, 10, z generacji na generację. Wszyscy mówią, panie, kto panu o, to jak tak... na zamówienie, patrz. Tak, bardzo ładny Civic. Bardzo ładny. Tak, i wszyscy, bo to w sedanie. I wszyscy mówią, panie, kto panu to tak dolił. A potem z kolejnej generacji na kolejną mówi, nie, ta poprzednia była ładna. I tak dalej, i tak dalej. Więc ten Citroen jest, o, Berlinka właśnie pojechała, C4 stara. Piękny samochód. Cudo. Mnie się ten samochód podoba. Mnie też. On jest odważny. Nie to, co jakieś niemieckie takie, co tak samo wyglądają. Prybow na Instagramie pyta, dlaczego jest taki dziwny? I na to mam tylko jedną odpowiedź. Mema, mamełe, a szuja taki dziwny. Jak nie znacie, to jest na ekranie. RZ na Instagramie pyta, czy też przypomina Wam Pontiaca Azteca? Jak o tym powiedziałeś, to widzę pewne podobieństwa, aczkolwiek ten ma ładniejszą linię. Czy Aztek nie miał też takiej dzielonej tylnej szyby? Miał. Miał. Okej, okay, więc... Tylko wyższą. No więc właśnie. I w ogóle był wyższy i taki bardziej pękaty, a ten jest taki... Tak, ale widzę nawiązanie. Tak. I dlaczego jest to takie brzydkie, Mister Baczewski? I BK na YouTubie, czy projektował to Roberto Giolito? Dla słabszych to jest ten typ, który robił Multiple. No kurczę, ja uważam, że Multipla była bardzo ładnym samochodem i... Przed czasem byłam. Tak. Macierwa nas pytał, czy nam się podoba. Tak, podoba nam się z zewnątrz i z wewnątrz. I pan Sebastian Lesisz pytał też, czy łączy niebanalną stylizację karoserii z przestronnością w środku i jak wypada ogólnie na tle konkurencji. Tak. Tak dalej. Okej. Okay. Pozycjonowanie, bo o to też się pytaliście. Jaki to jest segment, czy to kompakt, czy crossover? I co to w ogóle jest? O to pytał m.in. Dariusz 8 i Kajman 3.0. Co wy macie z tymi numerami na Instagramie? Gosia W. spytała też, gdzie on się pozycjonuje w grupie... Jak to się nazywa?
Stellantis. To taka firma, która dzwoni do ciebie, że sprzeda ci inwestycje. Garnki ci sprzeda i koce z lamy, a nie inwestycje. No więc w każdym razie cały koncern się teraz tak nazywa. No więc gdzie w grupie Stellantis pozycjonuje się teraz C4? Jakich ma konkurentów? Gdzie jest w stosunku do Peugeota, do DS4? I czy jest coś ze stajni Alfa Romeo? Jedziesz. No więc po pierwsze, to jest kompaktowy hatchback, tak o tym mówi producent. Chociaż jest to liftback i ja bym to nazwał hatchover. A teraz uwaga, uwaga, bo teraz wam się mózgi zlasują. Nastąpi dziura w mózgu, chłopaki. Jest i dziewczyny. Czy są właściwie samochody DS, które są kiedyś się nazywały Citroen DS, a teraz się po prostu nazywają DS. I dane DS bardzo często mają w nazwie crossback. Mhm. Hatchback, crossover, crossback, hatchover. Więc ja myślę, że ktoś był na tym spotkaniu i wymyślił... Burzowali się. Hatchover. Hatchover. Oj, kurczę. Jak to brzmi, kurde. To jakoś jak, tak... Nie. Jak ktoś kogoś... No, hatchover, ça va pas. Ça va pas. Ça marche pas, ça travaille pas. No, i zmienili na crossback. O, c'est mieux, absolument. Po czym poszli na bagietkę. Tak jest. No dobrze, ale jeszcze gdzie on się ma... Dobra. Gdzie on się ma do wszystkiego? Gdzie on się ma do wszystkiego? Do Peugeota, do DS4, i do Alfa Romeo. Dobrze, więc już mówię, DS4 to ja nie wiem, czego jeszcze produkują tego obecnego, więc to mam byłoby... Mam wrażenie, że tak dobrze się sprzedawał, że już przestali. Aczkolwiek ponoć ma być nowy. Ja czekam, bo dlaczego nie? Więc dobrze, to jest mniej więcej DS4 na wielkość, może ciutkę większy. To się mieści między C4 Cactusem a C5 Aircrossem, jeżeli mówimy o gamie Citroena. To będzie pewnie gdzieś ciutkę mniejsze od 3008. Bo... Ale większy niż 2008. Ale większy lub... Tak, trochę większy niż 2008. Nie, większy, większy, większy. To jest mniej więcej Exceed, to jest mniej więcej CX-30 Mazda, to jest mniej więcej Toyota CHR. Tak. To jest tak coś koło tego. Okolice. Co do Alfy, będzie Alfa Tonale, ale Alfa Tonale będzie tak naprawdę Jeepem lub Jeepem Renegade'em lub Fiatem 500X rewanżowanym. Więc to są bardziej, to będzie bardziej segment Boże, 2008. Jak nas zaraz wszyscy fani Alfy zaraz za to zjedzą. To będzie bardziej 2008, a to jest większe trochę, to C4. O. Więc tak. I skoro już mówimy o konkurencji, to jak wypada przy swojej konkurencji, pyta Jakub. Kacperro I Like Cars pyta też, czym różni się od Golfa i innych kompaktów. Michał Gałkowski pyta, z czym konkuruje i czy ma szansę wygrać. No dobrze, z czym konkuruje, to powiedzieliśmy. Czy ma szansę wygrać? Dla mnie tak, dla was nie, bo lubicie zależy. Golfa. To znaczy inaczej. Ponieważ kształt tego samochodu jest odważny, to będzie to sytuacja taka sama, jak była z wszystkimi do tej pory francuskimi samochodami, jak z wspomnianą na początku Hondą Civic, nad którą wszyscy wydziwiają, ale później opowiadają, że jest najszybsza i nic nie traci na wartości, pamiętajmy. I w związku z tym myślę, że to nie jest tak, że ten samochód będzie taką konkurencją na rynku, że tego się nagle zrobi, wiesz, setki i tysiące po ulicach no tak, będą jeździły. Ale nie ma kombi, więc do floty nie pójdzie. Ale jest w dieselku, jakby trzeba było. Jest w dieselku, jakby trzeba było. Wygląda bardzo odważnie, więc... Drogo, to niedobrze. Nie, to bardzo niedobrze. Więc zachowawczy kierowca, który woli swoją Astrę albo swojego Golfa, no nie weźmie tego. Albo swoją Skodzianę. A szkoda, bo to jest bardzo dobrze rozplanowany samochód, bardzo pojemny, mhm. O czym za chwilę więcej. Bardzo się nim dobrze jeździ. No więc właśnie, to jeszcze tu pytanie. Panie Marku, pyta Tom Ołowniuk na YouTubie. Kamiq 2008 czy nowy C4? Co by pan wybrał, a może któryś z braci Volkswagena? Braci Volkswagena? Co tam było? Kamiq 2008, Toto. No Toto jest... Wielkości Kamiqa. Jest wielkości Kamiqa, ale większe niż 2008, ale to bym wziął to. Tak. Totalnie. Bardzo fajny samochód. Kamiqa bym nie rozważał, a tym bym jeździł. Bo ja jestem takim, panie Tomie, motoryzacyjnym ekshibicjonistą. Tak. On lubi dziwne samochody. Ja też.
Kolejne pytania są o wersję. Czy mamy może wersję 155-konną? Nie. Bo jeszcze jej nigdzie nie widziałem. Nie mamy. Mamy 130-konną. Jest jeszcze diesel, w tej chwili ten mocniejszy. Nie pamiętam, ile on tam ma, 130 czy chyba koni. Coś takiego. 115-konny diesel pojawi się w połowie roku. Okay. 2021, bo jest 2021. I pojawi się też elektryk. Elektryk już jest. Nie, elektryk już jest, racja. No ale to innym razem. Jaki silnik, ile cylindrów, jaka moc, jakie przyspieszenie? Do aktualnego cennika linkujemy w opisie. Co do przyspieszenia... To będzie u mnie w teście, bo to nie jest takie proste. To jest bardzo dobra historia. Czy jest, no właśnie, jeszcze Gosia tutaj pytała, czy jest planowana hybryda typu plug-in i czy są już te dane takiej hybrydy? Czy hybryda lub elektryk tracą coś albo dużo względem benzyny? Nie ma w tej chwili takich planów, bo... Bo to jest inna platforma. Bo to jest platforma. Znaczy inna. Ta sama, bo to jest ten EMP2, tylko te większe SUVy, właśnie, SUVy... A to jest crossover. A to jest niby crossover czy cokolwiek. Więc tak, te SUVy to mają bardziej... hybrydy typu plug-in, bo są przewidziane na wyjazdy za miasto, a te mniejsze samochody, hatchbacki, crossovery, są bardziej przewidziane na miasto i tam jest wersja z elektrykiem. Natomiast jakie będą dane hybrydy typu plug-in? Takie same jak w 308, 3008. Gdyby powstała taka hybryda typu plug-in na bazie tego, to byłoby to samo co w 3008, to samo co w DS7, to samo co w C5 Aircross, czyli albo wersja słabsza 225 koni z napędem naprzód, albo wersja Grandlandzie X też, albo wersja mocniejsza 300 koni z napędem na wszystkie koła. I tyle. Więc to tyle. Nie byłoby odstępstw, bo koncern... Bo to to samo. Bo to to samo. Dobrze, to teraz przechodzimy do wyposażenia. Czy jest możliwość otwarcia bagażnika nogą? Pyta Bartek Sweet Bunny na Instagramie. Nie. Ale kompakty zwykle tego nie mają, chyba że wchodzimy w jakieś tam premiumy, więc bardzo nie narzekam. Albo kombi ewentualnie. Mhm, tak, kombi też. Czy ma grzane fotele, pyta Domino Car Spotting. Ten nie ma, ale w ogóle może mieć. Ma natomiast podgrzewaną kierownicę i jest skubana bardzo skuteczna. Tak, jest bardzo dobra. Może też mieć podgrzewaną przednią szybę, także takie marznące mrzawki, jak mieliśmy parę dni temu i już nie będziemy mieli do przyszłego roku. Nie. Chyba że na Wielkanoc. Na Wielkanoc ewentualnie, albo na majówkę. Tak. Pamiętasz, jak parę lat temu... Mam zdjęcie, to był 1 kwietnia, tuż przed Wielkanocą i bałwan. Tak. I pamiętam też, jak tuż przed majówką jechaliśmy chyba do Legionowa, do moich rodziców, i były jeszcze zaspy takiego, tego wiecie, brudnego, brzydkiego śniegu, coś mniej więcej jak teraz, i wisiały już te banery, że tam zimne piwerko do grilla. Guys, chyba grzane. O, a teraz sobie jeszcze włączymy asystenta jakiegoś czegoś. Włącz, włącz. Gdzie mnie tu? Czy ciężarówki mogą się wyprzedzać? No, w zasadzie mogą, to są trzy pasy. Ale czy muszą? Ale to jest zupełnie inne pytanie. Okej, dobrze. Co teraz dalej? Wyposażenie. Czy ma kamery 360 i czy jakość kamer jest wciąż kiepska? Tak, niestety tak. I nie, to... nie ma 360. Nie, nie ma 360, jest dalej to gówniane coś. I to jest dla mnie jeden z dwóch minusów tego samochodu. Znaczy, nie tyle dwóch minusów, ile dwóch powodów, dla których nie kupiłabym tego samochodu. Nie dlatego, że nie umiem sobie poradzić z manewrowaniem bez kamery 360 i w ogóle co to? Tylko wiecie co, za każdym razem jakbym włączała wsteczny, to bym widziała ten ersatz i szlak bym nie trafiał. Kochanie, bo... Nie, to tak nie... działa jakby chciało, a nie mogło. Nie. To jest level 2 autonomous driving. Oj. Nie, no nie, co? No przeszedł przez zakręt. No wiesz co, przeszedł, ale tak obijając się. A teraz już domaga się, żebyś... No dobrze. Ile jest schowków i jak są pojemne? No, schowków jest sporo, bo jest schowek na tablet z przodu, to co żeśmy sobie teraz tutaj przyczepili. Mój telefon jest duży, ale niestety nie jest tak duży jak tablet. Jest półka na smartfona, bardzo praktyczna. Jest... Możesz zdemontować teraz. Nie. Tu są takie... Wiesz co, a mogę nie? Chwyćcie, Jezus Maria. Czy ja muszę wszystko pokazywać? Czy ja muszę wszystko demonstrować państwu? Dobrze, państwu... No,
Już. Jest półka na smartfona i jest tutaj taka spora półka na jakieś tam drobiazgi. Duże kieszenie w drzwiach z przodu mieści się. O, mój termos. No więc właśnie. Tutaj są dwa uchwyty na kubki, które są normalnej wielkości. Mieszczą się nasze kubeczki z Starbucksa. Znaczy, to jest Das Auto. Tak, to jest Das Auto, tylko że wygląda trochę inaczej. Le voiture, czy la voiture. Już nigdy nie pamiętam, chyba le voiture, to jest on samochód. On a samochód? Nie, a nie ona samochodem. A jest ono samochód po francusku, czy nie ma ono po francusku? Musi być. Nie pamiętam, jak jest ono. Dobra, idziemy. Piszcie w komentarzach, jak jest ono po francusku. Dobrze, tutaj jest mały schowek w podłokietniku. Tutaj w schowku przed pasażerem też... Ach. Jest bardzo głęboko. Jest głęboko, ale... Ale nie ale można płasko. Z tego skorzystać tak, bo trzeba byłoby głowę tam wsadzić chyba. No więc właśnie, więc to tak szału nie ma. Czy da się wyświetlić informacje o mediach, radio, muzyka na ekranie kierowcy? Może być konieczne włączenie trybu osobistego w ustawieniach na ekranie głównym. Otóż on nie ma trybu osobistego. On ma inaczej to rozwiązane. Czyli? Czyli on ma inny wyświetlacz. Akurat ta część się zmieniła. I tu mamy tylko liczniki, komputer minimalny, nawigacja, jazda i to jest tyle. Natomiast nie ma tych trybów indywidualnych, które były z większym wyświetlaczem, na przykład w 308 albo 3008. Więc tego nie ma. Okej. Okay. Mitrindil pytał też, co pokazuje HUD, bo HUD, mamy HUD. HUD pokazuje prędkość, ograniczenie, tempomat i lane assist, tylko tak, adaptacyjny tempomat. Dystans odległość, przodu, tak. Odległość do samochodu. Czy są światełka przy lusterkach w osłonach przeciwsłonecznych? Ależ oczywiście. Bardzo dobrze. Czy na fizycznym panelu klimatyzacji jest guzik do szybkiego otwarcia menu klimatyzacji na ekranie? Ile kliknięć trzeba wykonać, żeby ustawić nawiew tylko na nogi? To też Mitrindil, on lubi swoje pytania. Szanujemy Cię, chłopaku. Dobra, nie wiem, ale dobra, raz. Dwa. No to ja bym powiedziała, że całkiem nieźle. Okej, okay. Rado Weg na YouTubie pytał też, jak z jakością wykończenia wnętrza, spasowanie, materiały. Moim zdaniem, bez zarzutu. Wnętrze... Czekaj. O, panie. Można urwać. Ale klamki się nie da urwać, bo klamka jest taka w drzwiach. No i to zawsze plus. Moim zdaniem bez zarzutu, wnętrze jest w ogóle bardzo ładne, bardzo estetyczne. I to jest, wiesz co, to jest praktyczne, bo widzisz, to jest tutaj takie że da się umyć niby? Da się umyć, myślę. No, nie, taką, wiesz, ścierką do kokpitu totalnie. Aragani na YouTubie pyta, jak sprawują się elektroniczne zegary i czy skrzynia ma duże opóźnienie, czyli kickdown? Zegary się sprawują bardzo dobrze, zresztą są pod daszkiem, więc nie ma problemu, że będzie świecić. A teraz co do kickdownu, to zrobimy sobie, zaraz wyłączę tempomat, żebyśmy jechali ze stałą prędkością 90. Jadę w trybie normalnym, żaden sport, nic. Uwaga, naciskam gaz. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, raczej bym nie narzekała. Dobra, to możemy jeszcze raz zrobić to samo w sporcie. No dobra. 90 na godzinę. Raz, dwa, trzy. Tak, widzę. Teraz mi, kurczę, wszyscy będą hamować nagle. W sporcie jest lepiej. Okay. W sporcie jest zauważalnie lepiej, ale to jest trzycylindrowy silnik, więc to nie ma co się nastawiać na jakieś wrażenia. Kacper na YouTubie pyta, czy ten spoiler dzielący klapę bagażnika bardzo ogranicza widoczność do tyłu. Bardzo Ci to przeszkadza? Nie, bo podobnie jak w Civicu hatchbacku, czy jak w Eclipse, on jest mniej więcej na wysokości świateł innych samochodów, więc super. Tak. Ja w ogóle, to znaczy zauważyłam, że to jest, jak jechałam, jak tam na początku wsiadłam do niego, ale jakoś tak stwierdziłam, że nie, okej, dobrze. Bo o ile pamiętam w Eclipse Crossie, przepraszam, było to troszeczkę wyżej i ja miałam takie uczucie, że mi oko ucieka, wiesz, okay. Że nie wiedziałam, gdzie patrzę, bo zwłaszcza, że szyba była pod innym kątem, tak. Siłą rzeczy i w związku z tym troszkę zmieniała się perspektywa. Tu nawiasem mówiąc, ta szyba jest komicznie mała. Jak się z zewnątrz popatrzy, to widać, że tam jest powiedzmy tyle czarnego, a potem drugie tyle szyby. No,
ale komu to przeszkadza? Łukasz V pyta, ile walizek wejdzie do bagażnika? No, to zależy jakich walizek. Takich kabinówek myślę, że z 5. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Tam jest w ogóle dzielona podłoga, podwójna, tak. Podwójna podłoga, więc da się... To jest bardzo foremne 380 litrów, czyli tyle, co w Peugeot 308. Nie, wróć. W 308 jest 400 litrów, to jest tyle, co w Golfie. O, to jest dokładnie tyle, co w Golfie. Tak, 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 tak. Właśnie miałam to powiedzieć. Iguriu Salamonkę chciałby się dowiedzieć na temat funkcjonalności i czy komfort jest rzeczywiście tak dobry. Jest. Jest. Radosław Kryś pyta, jak się ma sprawa z systemem? Czy się haczy, czy jest przejrzysty? Na pewno jeszcze, czy nie przeszkadza według mnie, według niego, w sensie dziwnie mały prędkościomierz? No więc od końca. Dziwnie mały prędkościomierz w ogóle nie jest dziwny. Jest, to jest dokładnie tyle, ile potrzebujesz. Poza tym masz HUD. Tak, więc to jest to. Jeżeli chodzi o ten system... To go nie używasz, bo podłączasz Android Auto. Podłączasz Android Auto. Ale okej, dobra, zrobimy dobra, coś klikniemy sobie. Ustawienia pojazdu, raz. Parkowanie, dwa. No, Kania, tak powiedziałabym... Tu coś, ciach, aplikacje, to już było. To już było, telefon. Jest, proszę, radio, proszę. Proszę. Znaczy, działa, ale żebym chciał z niego korzystać, to nie. Android Auto i tyle. Tak, do widzenia. To jest po to, żebyś mógł sobie coś tam w ustawieniach zmienić. Z innej strony samochodu. Czy te dwie końcówki wydechu to atrapy? Pyta Owad na Instagramie. Nie. Nie. Są prawdziwe i nawet możesz to zobaczyć w przebitce. Bartosz Z na YouTubie pyta, długość, szerokość najdłuższego obiektu, jaki przewiezie się po złożeniu tylnej kanapy. Cicho bądź. Przepraszam. Google coś chce. Dobra. Bo powiedziałam to słowo. Długość, szerokość najdłuższego obiektu, jaki przewieziesz po złożeniu tylnej kanapy. Albo inny przykład. Czy uda się w środku napompować materac jednoosobowy i na nim położyć? A jeżeli nie, to czy fotel kierowcy jest w miarę wygodny na awaryjną drzemkę w trasie? Dobrze, więc zaczniemy od wymiarów, bo mierzyłem. Najwęższe miejsce, czyli tam, gdzie przechodzisz z bagażnika do kabiny pasażerskiej, czyli tuż za oparciami, to jest 97 cm, więc na upartego tam nawet dwie osoby mogłyby obok siebie leżeć, ale... Jeśli się bardzo lubią. Tak, ale po złożeniu oparć długość tej płaskiej przestrzeni od progu bagażnika do końca oparć złożonych, to jest 130 cm, więc tam możesz położyć najwyżej dziecko. Nawet jakbyś na ukos leżał, to myślę, że nie będzie więcej niż 160. To wiesz, to nawet mnie by było niewygodnie, tak. Ale ja jestem konusem. Tak. Natomiast, jeżeli masz jakiś sposób przedłużenia tego, czyli nie wiem, ten twój materac ma jakiś, jest w miarę sztywny, albo nie wiem, podłożysz sobie jakąś deskę albo coś, to masz jeszcze kolejne 50 cm do tego, do foteli przednich przesuniętych maksymalnie do przodu. Więc tam jest 1,80 m w sumie. Więc szału nie będzie. Ale. A na tym byś spał? Na tym bym spał, gdybym go mógł rozłożyć, bo przepraszam, ale pokrętło do... Tu jest właśnie pokrętło, a nie wajcha taka do składania. I to pokrętło jest dokładnie między fotelem a słupkiem B, więc ja tu w tej chwili nawet ręki nie mogę ale włożyć. Ale to jest tak jak... domena francuskich samochodów. Tylko tu jest bardzo mało miejsca. Żeby to dobrze złożyć, to trzeba ten fotel najlepiej maksymalnie przesunąć do tyłu, kręcić, wtedy wysiąść, z drugiej strony sobie pójść, pokręcić, żeby to się rozłożyło i dopiero wtedy jest... no... Jest tak, jak jest. Natomiast sam fotel jest bardzo wygodny, ale jeżeli musisz... Znaczy tak, jeżeli po drodze musisz się zdrzemnąć, to się zdrzemnij, ale nie planuj, że będziesz jechać przez całą Europę i będziesz drzemał w samochodzie, bo to nie o to chodzi. To zatrzymaj się w jakiejś... Tak, to znaczy generalnie rozumiem optymalizację kosztową i tak dalej, ale... Ale nie. Ale nie. Nie rób tego. Po prostu nie. Nawet jeżeli masz połowę tego, tych lat, co my. Okej, przejdźmy do prowadzenia. Olivier Jäger pyta, czy to, że jest podniesiony, to wada czy zaleta? To znaczy tak, on ma 15,6 cm prześwitu, więc wygodniej się wsiada i wysiada. Drzwi w dodatku zakrywają progi, więc to jest raczej udogodnienie w tym aspekcie. Jest teoretycznie, bo więcej o tym w moim teście, lepsza widoczność, bo wzrok kierowcy, mówi Citroen, jest mniej więcej na wysokości 122 cm. Czyli wyżej niż na przykład w takiej Astrze przed nami albo w takim BMW za nami.
Okej. Okay. Mariusz Chrzanowski na YouTubie pyta, czy faktycznie to nowe zawieszenie jest tak rewelacyjne, czy to tylko marketingowy bullshit? Więc ono już nie jest takie nowe. Bo, ono nie jest w ogóle nowe. Bo to było w Kaktusie, już było. Kaktusie po lifcie w 2018 roku. W C5 również, Aircross. Czy jest rewolucyjne? Jest wygodne. Rewelacyjne to jest bardzo. To znaczy jest bardzo wygodne i ten samochód rzeczywiście przyjemnie się prowadzi. A czy to jest marketingowy bullshit? Nie. Uważam, że to jest akurat fajne rozwiązanie. Nie, to jest akurat cecha wyróżniająca ten samochód. To znaczy zrobili hydraulikę w pewnym sensie, co zawsze było w Citroenie modne, a jednocześnie zrobili ją bardziej niezawodną, bo ona jest zamknięta w ramach amortyzatora, a nie ma tych kul, które przejmowały płyn, samopoziomowało się wszystko Boże, w całym samochodzie. Jedyny. Znowu, to ponoć nie jest trudne, tylko wymaga dobrego fachowca. Tak, tylko wymaga dobrego serwisu. Seba na YouTubie pytał, jak się zachowuje w ostrych zakrętach? To nie jest samochód do takiego szybkiego jeżdżenia po ostrych zakrętach. Nie robiłabym nim takich manewrów. Czy zawieszenie hałasuje? To znowu Mithrindil. Nie. Jak zachowuje się układ kierowniczy? Pyta Igorio Salamonkę. Jest bardzo grzeczny, dobrze wychowany. Jest miły, mówi dzień dobry, mówi przepraszam. Mówi bonjour, au revoir, pardonnez-moi, merci, oui. Czy buja na autostradzie i czy warto na trasy wygłuszenie, poziom obrotów, a i komfort foteli? Ty nim pojechałeś w trasę, więc ty będziesz wiedział. Wiesz co, jest okej. Okay. To nie jest jakaś rewelacja, ale jest okej. Okay. Ale okej, okay, gdybyś na przykład musiał raz w tygodniu karnąć się na zakupy do Wrocławia, to... To przede wszystkim miałbym diesla, a nie to. Ale jest okej. Okay. To nie jest taki, wiesz, to nie jest krążownik szos autostradowy, ale jest w porządku. Nie czułem się zmęczony, a jechałem w śnieżycy, więc... Powoli zbliżamy się do końca, ale mamy jeszcze istotne pytanie od Mateusza Garbalińskiego o realny poziom rabatu. No właśnie, bo prosicie, żebyśmy mówili nie o cenach z cennika, ale o rabatach, co można dostać za swoje pieniądze. To byłoby bardzo kuszące, bo moglibyśmy robić clickbaity w rodzaju najtańszy crossover z takim wyposażeniem, tyle tylko, że to będzie aktualne przez jakiś tam czas, bo te cenniki się zmieniają zarówno w marce... Zarówno cennik oficjalny, jak i promocyjny. Tak, ale wszystkie cenniki się zmieniają i nagle się okaże, że Citroen już nie jest najtańszy z takim wyposażeniem, tylko coś tam innego jest najtańsze z takim wyposażeniem. Więc to nie jest relevantne. Więc to nie jest coś, o czym możemy mówić. Zadzwoń do swojego dealera i spytaj się, ile ci da rabatu. Tak. I Krawcowa z Lisowa na Instagramie pytała się, czy trzeba w nim gadać po francusku. Okay. No, mais pourquoi pas? No więc właśnie, bo pytanie wzięło się z tego, że nagraliśmy na Instagrama historyjkę o tym, jak Marek mi pokazywał właśnie ten stojak na tablet, czy jak to nazwać. I okazało się, że zupełnie przypadkiem zrobiliśmy naszą wersję reklamy tego C4. Tak, jest reklama C4, w której ojciec i syn chodzą naokoło najpierw starego Citroena GSA bodajże, piękny samochód, a potem naokoło tak. tego, 40 lat później. I jeden z drugim mówią ulala, ulala. Czyli robią to, co ja robię, kiedy opowiadam o francuskich samochodach. Ulala, c'est magnifique, hein? Et ça ici, c'est pour l'ordinateur, un tablet, hein? I okazało się, że ta reklama jest bardzo podobna, linkujemy ją w opisie. A teraz dziękujemy, bo jest prawie pół godziny i wypadałoby skończyć. Tak, jedziemy do domu. Pa! Cześć! Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.